I firma się nazywa też Prosta Organizacja? Tak, Prosta. Tak, żeby uprościć, żeby ktoś, kto już zna profil. Okay. A nazwa jest z? Wiesz co, bo ona komunikuje te wartości, które chciałabym przekazać, że to jest wszystko proste. Nie fetyszyzujemy pudełek czy wielkich, skomplikowanych systemów organizacyjnych, a organizacja to jest taka potrzeba, którą wiele osób czuje. Chciałabym być bardziej ogarnięta, chciałabym być bardziej zorganizowana. I to rodzi taką frustrację. Jak ja ci pokażę, wiesz co? To jest proste. Chodź, ogarniemy, to damy radę. Jedni czują, drudzy nie czują, a co za tym porozmawiamy. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Żyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Agnieszka Krakós-Gorący. Piękne nazwisko, dwojga nazwisk, obydwa nazwiska cudowne. Właścicielka firmy Prosta Organizacja, no ale też przede wszystkim Instagrama pod tą samą nazwą, autorka książki pod tą samą nazwą, podcastu pod tą samą... Nie, podcast nazywa się Wszystko w porządku. Ulala, no i podcastu Wszystko w porządku, dostępnego na platformie Empiku, bloga, no i e-booka, który, gdy teraz ta rozmowa jest do posłuchania, to już na pewno wyszedł. Na pewno będzie już sprzedaż, i można go znaleźć u ciebie na stronie internetowej. Mam nadzieję, że ta rozmowa trochę niektórym namiesza w głowach przed świętami. Ja bo też. Jednak święta to jest taki festiwal zakupów. No jesteśmy już to tak... Te wzorce zachodnie, niektóre wybraliśmy sobie najgorsze i to jest jeden z nich, że począwszy od tego Black Friday, a już chyba nawet wcześniej się coś dzieje, nawet nie wiem jak się nazywają te wszystkie zakupowe szaleństwa, to potem już tylko idzie tak, kupuj. Jak od tego nie oszaleć przed świętami i jak się na to nie nabrać? To jest w ogóle trudne pytanie i rozłożę je na fragmenty, dobrze? Ponieważ pierwsze to jest to, skąd się w ogóle wzięło to kupuj. Przygotowując się do naszej rozmowy, wiesz, sprawdziłam, że w kalendarzu handlowym 20 do 40% obrotów sklepów to jest ten sezon świąteczny, czyli który w Polsce zaczyna się po 11, w Stanach zaczyna się od już początku listopada, czyli właśnie Black Friday inicjuje ten karnawał zakupów. I czasami, wiesz, my wchodzimy do sklepów i nagle... Jezu, to już listopad, a tam mamy już dekoracje, to już ktoś nas namawia na prezenty i to nie dlatego, że oni są tacy zapobiegliwi, żeby ci powiedzieć, wiesz, zastanów się, kup to, czego potrzebujesz naprawdę, tylko oni po prostu już od tego urabiają nas jako klientów, wiesz? Więc to jest dość skomplikowane. Jeżeli jeszcze zrobimy dane ze sklepów kosmetycznych albo ze sklepów zabawkowych, to tam ten obrót sięga nawet 50%. Sprawdzałam również dane wydatków reklamowych i słuchaj, znalazłam dane sprzed 2 lat, więc może one nie są w tej chwili aż takie miarodajne, ale jeżeli zobaczysz, że budżet reklamowy samych firm farmaceutycznych to jest około 500 milionów złotych. I myślisz sobie, jak to jest, że taka firma ma... To są wszystkie firmy farmaceutyczne, które reklamują się w tym okresie, w samym listopadzie, że im się opłaca wydać takie pieniądze. Dlatego, że na samym końcu ta gra jest naprawdę warta świeczki i ten szał zakupowy jest naprawdę ogromny. No i skąd to się u nas wzięło? No pamiętaj, że my otwarcie takie konsumpcyjne mamy dopiero po 89 roku. Więc to jest 35 lat, prawda? Mniej więcej. No więc... Dla naszych rodziców, no to jak nastąpiły przemiany, to było ogromne. Coś cudownego. No. Tak. I czasami jak rozmawiam z osobami ze starszego pokolenia, to próbuję im wytłumaczyć, że my zmagamy się z plagą podobną, z taką symetryczną plagą do tego, czego oni doświadczyli. Oni doświadczyli absolutnego niedostatku. Czyli, nie wiem, moja mama jak odebrała mnie ze szpitala te 40 lat temu, słuchaj, dostała ręczniczek wielkości kartki i kostkę mydła. I teraz jak sobie myślisz, wiesz, jak dostajesz dziecko ze szpitala, to masz po prostu stosy rzeczy, którymi możesz się, a tutaj taki, a tu monitory snu, a tu takie i takie. Jeszcze wyprawkę od miasta dostajesz. Wyprawkę od miasta, wyprawkę od znajomych, torby ciuchów i tak dalej. Więc zobacz, w ramach zmiany 2 pokoleń, zobacz jak totalnie inny jest stosunek do rzeczy, jaka inna jest dostępność rzeczy, która jest w tej chwili. Pamiętamy święta z naszego dzieciństwa, no to nie wiem jak u ciebie, u mnie mniej więcej był po 1 prezent. Mniejszy, większy, ale zazwyczaj 1, tak? W tej chwili, jak sama mam 3 dzieci, to pod tą choinką zdarzają się jak jeszcze, no u nas są już dość poważne ograniczenia, ale... Zaraz do tego dojdziemy. Dobra. Jeszcze, jak to rozwiązujesz u siebie. Tak, ale po prostu bywają totalne stosy. Także musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy jak jeszcze dzieci. To, co powiedziałeś, że my przejęliśmy z zachodu te wzorce jeszcze nienasycenia zakupowego. Wchodzimy do sieci dyskontowych. Może nie będę używała tutaj nazw, żeby, nie wiem, kogoś nie urazić, albo, nie wiem, nie posądzono o kryptoreklamę. Nie, no co ty, dawaj te nazwy, wrzucamy wszystko. No to zobacz, wjeżdżamy do jakiegoś... Shaming. Pepco, Action Kick, gdzie tam nagle wszystko jest po 10, 15, 20 zł. I tak, no ale oczywiście, że to jest tanie, no to bierzemy. Nowy, bardzo ładny, reklamowany, bierzemy. A dodatkowo tak jest tanie, więc jak mi się coś zepsuje, to wyrzucę i w ogóle się nie będę zastanawiać. Dokładnie, więc ta dostępność produktów jest absolutnie niesamowita w tej chwili. I znalezienie i wypracowanie sobie tych mechanizmów, które pomagają ograniczyć, odzyskać zdrowy rozsądek, nie być podatnym na reklamy, co nie jest prawdą, jak ktoś ci mówi, nie, na mnie reklamy nie działają. To nie jest prawda. Nam się wydaje, my sobie możemy to racjonalizować i tak dalej, ale jakiegoś typu reklama do nas dociera i jesteśmy na nią podatni. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No dobrze, to wiemy, że są na nas zastawione sidła. Tak. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. To już trwa od lat. Dodatkowo jeszcze jak się wychowywaliśmy, jesteśmy w podobnym wieku, no to przynajmniej moi rodzice, no nie powiem, że się zachłysnęli tą możliwością kupowania wielu rzeczy, no ale zaczęli z tego korzystać i w ogóle się nikomu nie dziwię, że zaczął korzystać, no bo wcześniej tego nie było, więc jak się pojawiło, nastąpiła transformacja, wszyscy się ucieszyli. Była ciężka, ale też fajna w wielu aspektach. No to wszyscy zaczęli z tego korzystać, więc my też jako dzieci patrzyliśmy na to, okej, no tu się idzie na zakupy, to się kupuje, tutaj te święta, te prezenty, to wszystko i to się tak nawarstwiało, więc też już mamy takie pokłady już głęboko gdzieś tam u siebie zakorzenionej różnych praktyk i podejścia, no że jednak chcemy też kupować, chcemy obdarowywać, no i chcemy, żeby to wszystko było na bogato, a jak źle by się nie działo, no to święta zastaw się, a postaw się. No zobacz, i właśnie mamy takie przekonania w głowie, zastaw się, a postaw się, no dzieciom prezenty się daje, temu wypada coś dać, więc jeszcze mamy takie przekonania z przeszłości również w głowie, więc musimy być ich też świadomi, że z pewnym bagażem rodzinnym, z pewnym bagażem pochodzenia wchodzimy. No jesteśmy trochę jak dzieci w tych sklepach po prostu. Jesteśmy wystawieni na te pułapki zakupowe. Do tych rodzin to jeszcze przejdziemy, ale na początek samemu. Jak to u siebie przekliknąć w głowie, żeby się uwolnić od tego całego komercjalnego shitu, szajsu i tej potrzeby konsumpcjonizmu? Zaczęłabym od tego, że ja bym nie powiedziała shit, szajs, ponieważ każdy z nas kupuje. I nie, po prostu, no jasne, wiesz co, ja bym zakupy porównała do jedzenia, wiesz? Bo możemy się żywić, wiesz, czekoladą, makiem i tak dalej, ale możemy po prostu zdroworozsądkowo podchodzić do swojego odżywiania się, jedzenia, czerpać frajdę z jedzenia. Tak samo przełóżmy to na zakupy. Możemy kupować jak opętani, zaciągać pożyczki, wiesz, tutaj, wiesz, odraczać spłaty i tak dalej, korzystać z tych wszystkich, nie wiem, tak, form finansowania. Tak, ta Klarna, która była kiedyś dostępna tylko w internecie. Tego. No nie, no, ale też wspomnijmy o tym, tak? Chwili... To nie chodzi o to, żeby tobie było wygodniej, żebyś ewentualnie mógł zwrócić te produkty, żeby płacić. Nie, tylko kupuj więcej. Dokładnie. A do tego myślisz, wezmę coś na kredyt, ponieważ buduję w tym momencie swoją zdolność kredytową. I w tym momencie, jak będę chciał kupić coś lepszego, no to wtedy będę miał historię kredytową. Moja ulubiona historia banków. Weź kartę kredytową albo limit w koncie, zbudujesz sobie dobrą historię kredytową. Albo przy każdym zakupie w ramach karty kredytowej masz jakieś tam rabaty, cashbacki i tak dalej. Tych form finansowych, które banki dla nas przygotowały, żeby nas namówić. Kurczę, no po drugiej stronie siedzą mądrzy ludzie, którzy analizują nas jako konsumentów. W ogóle nienawidzę tego terminu konsument, bo tak jakbyś był portfelem na nogach, no nie? Ale jesteśmy pewnymi typami zakupowymi. Nie oszukujmy się, jesteś portfelem. Więc to jest takie przykre dla tych firm. Więc oni tam siedzą mądrzy ludzie i oni przygotowują pewne formy, takie, żeby nas namówić na więcej. Więc, ale wracamy do twojego pytania. Czyli jak znaleźć ten środek do tego, żeby kupować sensownie. Więc ja lubię takie porównanie, które się wzięło z medytacji. Tylko wiesz, ja nie jestem od takim dżudżu, od medytacji czy takich porad. Natomiast obserwacji... Ale wszyscy lubimy to mambo jumbo. Nie żartuję, to nie jest mambo jumbo. Ale chodzi o taki, wiesz co, głęboki wdech, żeby się zastanowić, czego ja potrzebuję. To jest cholernie trudne, ponieważ znowu jest strasznie dużo firm, które nam pracują na tym, żeby zatracać, żebyśmy zatracali ten wewnętrzny głos i wyczulenie na siebie samych, czego ja potrzebuję, co mi służy, bo mówią ci, wiesz, jesteś tego warta, wiesz, jesteś zmęczony, to coś tam. Podwójne strzały dopaminowe przy zakupach internetowych. Znowu wracamy. Jest bardzo dużo mechanizmów, żeby nas od tego odwieść, więc musimy wrócić do siebie i zapytać, co ci jest potrzebne, co ci służy, czego naprawdę potrzebujesz, na co masz miejsce, co lubisz, tak? Jeżeli lubisz kosmetyki, lecimy w to, ale jeżeli ich nie lubisz, to trzymaj niewielki zestaw, który ci służy. Znajdź to, co ci naprawdę sprawia frajdę i w to leć, ale inne rzeczy wystarczy ci pewien niewielki set, który ci służy. Czy to na przykład są osoby, które lubią pewien set odzieżowy. Ja promuję taki eksperyment, projekt 333, gdzie wystarczą ci 33 sztuki odzieży. Ja akurat to noszę przez 3 miesiące. Więc różne takie eksperymenty, które pozwolą ci ustalić, co ci naprawdę służy. Może okaże się, że ty lubisz różnorodne jedzenie i zakupy we włoskim markecie spożywczym, ale inne aspekty są ok. Więc jeżeli weźmiesz ten głęboki wdech i ustalisz sobie, zanim trafisz do tego świata pokus i zmylenia zmysłów, galeria handlowa, zobacz jakim jest mikroświatem, nie masz dostępu do okien, masz muzykę, masz zaprogramowane zapachy, wszystko kontrolowane. Masz zaprogramowane światło, czujesz się, wiesz... Jak w laboratorium. Trochę jak w laboratorium, tak. Testowym. Tylko te nasze zmysły tam są bardzo mocno zaburzone. Jesteśmy bombardowani zmysłami, więc jak już tam trafimy, bardzo trudno nam jest zachować spokój, bardzo trudno nam jest złapać kontakt z samymi sobą, tylko czujemy, wiesz, to bombardowanie tymi piłeczkami zmysłów dookoła. Ale wiesz, gdyby to było tak proste, że mogę sobie sam postanowić, siedząc w domu, okej, to tego nie kupuję, to kupuję, tego nie kupuję. No ale jednak żyjemy w społeczeństwie i chodzimy do pracy, spotykamy się z znajomymi i tutaj się pojawia też swego rodzaju presja często, tak? Że a tu może jakiś inny zapach, a tu może jakieś inne ubranie, a tu może jakiś gadżet. I myślę, że dla części osób... Ich pewnie naturalnie wskazałbym na młodsze osoby, tak? No bo są zwykłe, ale to tak nie działa właśnie. Tak nie? A potem, nie wiem, awansujesz w pracy, nie wiem, stajesz się tam jakimś kierownikiem, menedżerem. No prawda? Właśnie, tak. No ale no to chyba to będziesz nosić cały czas tę samą garstkę. To autorefleksji. Z autorefleksji bierze się zmiana. Jeżeli widzisz, że zaczynasz orbitować w stronę lepszych ciuchów, na przykład. Znasz ten efekt Diderota? Wiesz, co to jest? Nie. Słuchaj, to jest coś takiego, że jeżeli kupisz jedną lepszą rzecz dla siebie, na przykład ubranie, to się wzięło od Diderota, czyli francuskiego filozofa oświeceniowego, który sprzedał swój księgozbiór i dostał dość dużą ilość sumę pieniędzy i kupił sobie luksusowe ubrania, między innymi szlafrok. I zaczął się przechadzać w tym szlafroku po swoim domu i nagle się okazało, że ten dom już mu nie pasuje. Meble już mu nie pasują, biurko już mu nie pasuje, coś tam, wiesz. I nagle się okazało, że ojej. Więc bardzo często to tak działa, że jeden lepszy zakup, lepsza rzecz, awans w pracy pociąga w nas takie myślenie o tym, że teraz warto by było, żebyśmy dorównali do tego stylu życia. Świadomość tego mechanizmu może nas trochę uchronić od tego. Jeżeli wiemy, że to tak działa, to wtedy możemy znowu wrócić do swoich potrzeb. Czyli często jest też tak, że to nie chodzi o dorównanie koleżance komuś tam, tylko na przykład chodzi o nas samych, że zaczynamy kupować obsesyjnie kosmetyki, bo czujemy, że nie mamy żadnego czasu na zadbanie o siebie. Czujemy się nie okej, czujemy się niezadbani na przykład. I wtedy lądujemy w Rossmanie i wydaje nam się, ej dobra, jeszcze kupię to, będzie lepiej, prawda? Ta obietnica, że coś rozwiąże nasz problem. Więc znowu, refleksja tego, co się dzieje, trzymanie tej ręki na pulsie może nas uchronić. Jeżeli kupimy coś, okej, sprawdźmy, jak się czujemy z tym. Jeżeli to przyszło, sprawia nam gigantyczną radość, lecimy w to. Nie będziemy negować jakiegokolwiek formy kupywania, ale niech te zakupy będą wewnątrz sterowne, czyli od nas wypływają, a nie to, że ktoś nas namówi. Bo wtedy szczęście i satysfakcja z tego skończą się bardzo szybko. No jeżeli komuś są bliskie te zielone tematy i idee, to w ogóle możesz sobie znaleźć do tego bardzo dobrą podbudowę, też później merytoryczną, tak? Że ja nie muszę tych wszystkich rzeczy mieć, wiele rzeczy mogę współużytkować, bo nie są tak naprawdę im potrzebne do posiadania. Tak. No fast fashion temat w ogóle na osobny podcast można powiedzieć, ale całą serię podcastów tak naprawdę. Jest mnóstwo tych wątków, jeżeli kogoś tylko by to zainteresowało, no tylko trzeba mieć też przestrzeń na taką refleksję, nie? Tak. I pamiętaj też, że troszkę o tym rozmawialiśmy, zanim tu weszliśmy, że... No wczoraj w ogóle sobie już rozmawialiśmy przez telefon i mówię ci, kurczę, ale super, to w ogóle już porozmawiajmy o The Grove, zmieńmy, wywróćmy ten stolik. Wiesz, tylko nie tak jak Konfederacja próbowała wywrócić stolik, ale tak na serio wywróćmy stolik. Ale to tak jest, że jak się spotykają ludzie o podobnych wartościach i podobnym czuciu, to nagle im się otwierają kolejne tunele do rozmowy, prawda? Natomiast ja jestem przekonana, jestem głęboko przekonana i te osoby, z którymi koresponduję na Instagramie, z którymi mam kontakt, właśnie ta moja społeczność, że są pewne różne poziomy wtajemniczenia. Są osoby, które na przykład, pierwszą rzeczą jest to, że są osoby, które są absolutnie okej z tym. Albo na przykład mają, dobra, czasem mam bajzel, ale jestem okej z tym. Ale następnym poziomem jest taki, jestem już tak przytłoczony, sfrustrowany. Powiem przytłoczona, sfrustrowana, bo bardzo często trafiają do mnie wtedy kobiety i mówią, I'm done. Już mam tak dość. Już mam dość tego wściekłego sprzątania. Już mam tak dość frustracji. Już tak mam dość, że przychodzi ten moment przełomu. Więc to są pewne poziomy i wiesz, zaczynają odgracać, nie wiem, małą apteczkę. albo odgracą szuflady wstydów w kuchni. A jak już to zrobią, to robią kolejne. Szuflada wstydu mi się bardzo podoba. To jest fajne, co? No, to jest w ogóle super i to jest tak prawdziwe. W każdym polskim domu to jest. Naprawdę to jest ta szuflada, do której w kuchni albo gdziekolwiek ląduje wszystko. Po prostu gumki, żucha, wszystko tam ląduje. I to nie jest to ze sztućcami zwykle, tylko jakaś jedna niżej albo dwie niżej. Tak, i tam... nożyczki, tam jest wszystko. Ale ogarnięcie jej zajmuje 15-20 minut. Ale wymaga działania, wymaga chęci, wymaga spróbowania. I później, jak bardzo często te osoby widzą, że to zajęło 15-20 minut, czują tę sprawczość, wiesz? Odzyskują kontrolę. I z tego zaczyna się zmiana, wiesz? Bo to, o czym ty mówisz, że jest bardzo wiele osób o ekologicznych wartościach, to jest moim zdaniem dalej, wiesz? Że ale to jest droga, którą się idziesz, że zaczynasz od tej szuflady, potem myślisz, że inny, a potem sobie myślisz, kurczę, wyrzuciłem tyle tych ciuchów, tyle tych rzeczy, zaraz, może ja kupuję za dużo rzeczy uważam. Tu jest problem. Tak, bo jeżeli od osoby, która jest absolutnie okej z tym, że na przykład w momencie frustracji, smutku idzie do galerii handlowej, gdzie ma tyle, wiesz, bodźców, pije sobie kawę, je sobie ciacho. Przyjemna sprawa, no nie? A potem wejdzie sobie do Zary, przejrzy sobie coś tam, trochę wybierze, trochę odłoży i potem wyjdzie, wiesz, z kolczykami. I jak ja w tym momencie... I wychodzi taka, okej, dzisiaj jest lepiej, no nie? A w tym momencie ja bym weszła i powiedziała, jakie lepiej? To jest Zara, to jest fast fashion, odłóż to. A w ogóle, wiesz, to co zjadłaś, to, wiesz, węglowoda, to jest beznadziejne. To z takiego pouczania nie weźmie się żadna zmiana. Żadna. Boże, Agnieszka, jesteś głosem w mojej głowie, witaj. Nie kupuję wizerza. Totalnie, gdybym to zrobił, to bym to słyszał. No, więc... to samobiczowanie się... Bo pamiętaj o tym, że zakupy dla wielu osób spełniają różnorodne funkcje i zakupy są przyjemne. Zakupy są tym strzałem dopaminy. W tej chwili dużo się mówi o dopaminie, wiesz, jakiego typu... no i też w kontekście social mediów. Social mediów, alkoholu, słodyczy, bardzo wielu rzeczy, które dostarczają nam ten strzał przyjemności, tak? Żyjemy w kulturze, która nakłania cię do tego, żebyś szukał szczęścia, szukał, wiesz, tych strzałów radochy. I zakupy są również strzałem radochy. A w momencie, kiedy nie czujemy tej kary za nadmiar, czyli ta kara za dużo jest gdzieś w ogóle daleko poza nami, wtedy no dlaczego nie? Dlaczego nie w momencie, kiedy jest, wiesz, nie wiem, listopad, grudzień, jest ciemno i ja nie pójdę sobie do lepszego świata, galerii handlowej, gdzie jest jasno, wesoło, pięknie pachnie. A jeszcze pani będzie miła w sklepie i wrócę z czymś, z kolczykami, które są dla mnie, wiesz, obietnicą tego, że jestem stylowa. Więc w tym momencie pouczanie kogokolwiek, to tak nie działa, nie prowadzi do żadnej zmiany, a tylko do usztywnienia się i uzasadnienia sobie swoich własnych wyborów konsumpcyjnych. Więc z tego się nie bierze żadna zmiana. Więc wrócę do tego, co moim zdaniem działa. Jeżeli ty sam poczujesz przytłoczenie, to ja jestem od tego, żeby w tym momencie pomóc. Wiesz, to jest tak jakby, ja postrzegam swoją rolę jako taką wyciągniętą rękę. Jak ty przyjdziesz do mnie smutny i sfrustrowany, to chodź, zrobimy to razem, wiesz? I wtedy zaczynamy od apteczki, szuflady wstydu. Ja w swojej książce piszę, jest taki ciąg, wiesz, do którego zachęcam. Ciuchy są naprawdę gdzieś w połowie, ale dalszej połowie. Zacznij od takich małych rzeczy, w których poczujesz sprawczość i kompetencje, że możesz to zrobić. Poza tym, jeżeli idziesz się rozstać z lekami przeterminowanymi, to cię specjalnie nie boli. Nie, ale jak ci powiem, przejrzyj swoje buty albo przejrzyj swoją biżuterię, to ty mi znajdziesz argumenty na każdą jedną parę, żeby je zostawić, a może się przyda, a może coś tam. Kurczę, Agnieszka, skąd wiedziałaś? Widzisz, bo mówię ci, siedzę w twojej głowie. Aha, jednak. Więc dlatego uważam, że to jest pewien ciąg, to jest pewien proces i wartości ekologiczne i rozwiązania ekologiczne są na pewnym etapie. Więc jeżeli byśmy proponowali tej dziewczynie, która, znowu wrócę do tej metafory, wyszła z Zary, jest, wiesz, smutna, przytłoczona, nie wiem, czuje się sfrustrowana, a ja jej powiem, słuchaj, czy ty wiesz, że ty tych kolczyków nie musisz kupować, możesz je, nie wiem, w dzielni, tutaj, wiesz, powziąć za darmo, a ona mówi, weź się stuknij w głowę. Ja przyszłam tu po co innego. Więc znowu, to jest droga, to jest proces. Trzeba być gotowym na rozwiązania, na pierwszy etap, czyli pozbywanie się nadmiaru, na drugi etap organizacji, na trzeci etap, czyli rozwiązań proekologicznych, myślenia nie tylko o własnym przytłoczeniu, ale również o tym skomplikowanym, wielopłaszczyznowym obszarze, wiesz, świata i problemów planety, z którym, kurna, żyjemy. Wiesz, słyszałeś o tym według danych ONZ jest coś takiego, że jeżeli do 2050 roku ilość ludzi będzie rosła tak samo, to będziemy potrzebowali zasobów 3 planet. Powiedz to tej dziewczynie, która wychodzi z Zary. Ona powie, I don't give a fuck. No tak. Pewnie tak, pewnie jeszcze tak powiem. Kurczę, wiedziałem, że ta rozmowa taka będzie ciekawa, że później te tematy, które mieliśmy tutaj poruszyć, będą uciekały. No właśnie, chciałem wrócić do świąt teraz. To wracając do nich, mamy ten okres przedświąteczny, gorący, gorączka zakupowa, jedni w internecie, drudzy stacjonarnie, ale wszędzie mnóstwo tych reklam, mnóstwo komunikatów, kup. I jak to zorganizować w rodzinie, żeby prezentów kupować jak najmniej? Mhm. To zacznę od tego, jak zorganizować samemu, dobra? Mhm. W pierwszej kolejności sugeruję zostawić sobie tylko i wyłącznie newslettery i powiadomienia tych firm, którymi realnie jesteśmy zainteresowani. Resztę naprawdę wywalmy, bo będziemy wydatki reklamowe na dotarcie do nas w okresie listopad-grudzień są dużo wyższe niż... Więc tych newsletterów będziemy dostawali non-stop, powiadomień non-stop, zachęt, promocji będzie bardzo, bardzo dużo. A to nie jest ćwiczenie się w samodyscyplinie, żeby się za każdym razem opierać. No bo jeżeli ktokolwiek kiedyś był na diecie, to wie, że jeżeli będzie sobie 5 razy dziennie pokazywał batona, któregoś nie oblegnie, w związku z tym wywalmy te wszystkie powiadomienia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proponuję ustalić w rodzinie i być tym inicjatorem zmiany, jak w tym roku podchodzimy do prezentów. Bardzo dobrym argumentem jest inflacja, oszczędność w portfelu, bo to przemawia do nas od razu. To widzimy konkretnie w naszym budżecie domowym, a nie musimy się odwoływać do tych wartości ekologicznych, bo nie dla wszystkich one są ważne. Jasne. Albo namacalne, albo realne. Tak? Więc zawsze portfel jest doskonałą wymówką. Świetną wymówką, jeżeli ktoś ma dzieci, jest: nie chcemy rozpieszczać dzieci. I ograniczamy. Moje dzieci mają wszystko. To, co mi mówiłeś o swoich dzieciakach. Siostra tak mówi i to tak po prostu jest. No, mają tak, dzieciaki wszystko tak, dzisiaj. Ale no. I wtedy dziadkowie też i bliscy, tak, faktycznie, też to widzę, tak, te dzieci to mają wszystko w tej chwili. Więc tylko taki mały prezencik. Więc tylko mały prezent. I najgorzej, jak w tym prezencie są te pierdostójki. No moim zdaniem to są przedmioty, które powinny być zakazane dalej, w ogóle. To dalej jeszcze jest, dodatkowy podatek od tego powinien być w tych wszystkich Tigerach i innych sklepach z tym badziewiem. No. I myślę, że drugi podatek powinien być na te prezenty z piekła rodem, czyli te wszystkie grające i takie. No to już mówisz z perspektywy rodzica. Odsyła z powrotem. No ale dobra, więc my jesteśmy tymi inicjatorami zmiany. I tutaj muszę uprzedzić każdego, kto w ogóle chce do tego podejść, że może być tak, że będzie potraktowany jako trochę wariat. Jako to będzie dziwne na początku. To będzie, no ale w ogóle jak to? Natomiast im bardziej my jesteśmy pewni swojego, a będziemy pewni w momencie, kiedy już swoją drogę przeszliśmy i upewniamy się w swoich wartościach, tym łatwiej nam wypracować coś takiego. Więc wtedy, słuchajcie, są takie historie typu losowanie prezentów, bo mamy portfel, no nie? Pamiętajmy o budżetach domowych, losowanie prezentów. Ustalenie na przykład, jakie prezenty nas mniej więcej interesują wcześniej. Możemy zrobić, a w tym roku zróbmy prezenty tylko dla dzieci. Świetny pomysł. Jak ktoś lubi... Zawsze to sobie mówimy w rodzinie, po czym wszyscy dają prezenty wszystkim, drobne, ale dają. Bo jednak jest jakieś takie poczucie, no właśnie, bo to że coś malutkiego, ta... wiesz, książeczkę. Wiem, ale to wiesz co, jak to się zdarzy, warto porozmawiać z tymi, bo to jest zazwyczaj mama, ciocia albo zazwyczaj mama, ciocia. Jest taka babcia, taką inicjatorką tych. Rzadko kiedy się spotkałam, że dziadkowie, czy ojcowie, czy wujkowie. Natomiast często to kobiety i z tego, nie wypada... Nie no, ale ja bym chciała cię uszczęśliwić i zobacz za komunikatem, bo chciałabym cię uszczęśliwić prezentem. To znaczy, że ja czuję, że na przykład spędzam z tobą za mało czasu. Ja czuję, że chciałabym bardziej z tą relację. Albo na przykład nie wiem, jak z tobą rozmawiać w tej chwili. A prezent jest wygodną sprawą, bo ja idę do galerii handlowej, kupuję, proszę, masz ten prezent i biorę. Więc zobacz, za małą rzeczą typu prezent, zakup, kryje się bardzo, bardzo wiele motywacji. Ta dziewczyna z Zary, jej frustracja, ta babcia, która już nie wie trochę, jak z tobą rozmawiać, to ci coś kupi, albo stówę ci da, czy cokolwiek, wiesz? Więc im więcej się o tym mówi w domu, tym jest łatwiej. Fantastycznym pomysłem są prezenty doświadczeniowe i zawsze co roku się to cieszy u mnie ogromną popularnością, jak podpowiadam listę prezentów, takich związanych, niematerialnych, z różnych okazji. Wiesz, nie wiem, dzień mamy, święta, prezenty dla dzieci, dla dziadka i tak dalej. Jakie sobie dajecie? To nie zawsze u nas są prezenty bezpłatne, ale na przykład najlepszym prezentem dla moich teściów jest kalendarz ze zdjęciami dzieci. Oni naprawdę lubią to. Naprawdę nasze dzieciaki oglądają raz w miesiącu, czy raz na 2 miesiące. I ten kalendarz naprawdę wisi, wiesz, u nich. I oni nawet... Muszę przyznać szczerze, że w zeszłym roku tego nie zrobiłam i miałam ogromne wyrzuty sumienia, a oni nadal mieli przypięty kalendarz tegoroczny do zeszłorocznych zdjęć. Wiesz? Czyli sobie zmieniali, żeby te dzieciaki oglądać. Więc zobacz, o co w tym chodzi. Chodzi o relacje, chodzi o popatrzę na swoje wnuki, jestem z nich, nie wiem, dumny i tak dalej. To się kryje za tymi wszystkimi prezentami. Także prezenty niematerialne to są świetne rzeczy dla osób już bardziej wkręconych w tematy ekologiczne. Rzeczy typu wymianki książkowe. Czyli spotykamy się, a ja ci dam książkę, którą już przeczytałam, ale dużo dla mnie znaczyła. Wiesz? Ale to w nie każdej rodzinie przejdzie, więc tutaj zostawiam gwiazdkę, bo niektórzy mogą przewrócić oczami teraz, jak to usłyszeli, i zanegować poprzednie pomysły, to u mnie nie zadziała. Boże, ja bym chciał, żeby dużo ludzi dzisiaj w trakcie podcastu przewracało oczami. Bardzo, poproszę. Ale myślę, że akurat w tej grupie docelowej dosłuchaj. Tak, tak. U mnie na Instagramie jest bardzo dużo takich propozycji, bo to zawsze są świetne, słuchajcie, bilety, wyjazdy. Jak ktoś mówi wyjazd, no ale wszystko jest teraz drogie. No, pociąg na bilet czasami nie, czasami jest to jednodniowa wycieczka, czasami jest to piknik w lesie. Naprawdę można dostosować ten pomysł do swojego budżetu. Więc nie przekreślajmy samej idei, dlatego że no coś tam znajdziemy, jakiś pomysł. Naprawdę warto po prostu spróbować. Nie wiem, jakieś kosmetyki samodzielnie robione. Tak jak mówię, książki zawsze dobrym pomysłem są. Są no różne abonamenty, zawsze, prenumeraty. Dziadków zawsze cieszy czas po prostu spędzony. Dziadków zawsze cieszy czas. Zdjęcia wnuków naprawdę zawsze cieszą. Także serio warto to rozważyć. I to jest coś, co my możemy zrobić. Wiesz? Czyli być tymi inicjatorami zmian w domu. Od razu uprzedzę, mogą się pojawić przewracanie oczami, albo ktoś powie, że jesteś trochę dziwakiem, ale to się pojawia przy pierwszym i drugim razie, przy trzecim, czwartym i piątym. Jak jesteś bardzo stały w komunikowaniu swoich wartości, mówisz, z czego to wynika. Mówisz, nie wiem, ile oszczędzasz w portfelu. Mówisz, że na przykład zwracasz większą uwagę teraz w tym roku na wasz budżet. Słowo honoru, to wchodzi w krew, bo to jest dziwne. Musimy pamiętać, że walczymy z tymi przyzwyczajeniami, z tymi przekonaniami, które mają nasi dziadkowie, ciocie, babcie i tak dalej. I to nie jest takie proste. To nie stanie się, wiesz, takim pstryknięciem, że to wyeliminujemy, więc to wymaga czasu i praktyki. A czy są jakieś strategie, jeżeli chodzi o starszych członków rodziny, a nawet niekoniecznie starszych, czasem to może być brat czy siostra, którzy mają zupełnie inne nastawienie, albo rodzice, i którzy mówią, tak, nie, prezenty mają być. Wiem, że są takie rodziny, są, ale ja to jednak zakładam, serio? Że jeżeli są rodziny, to chcą się ze sobą dogadać. I ja nie... No, jesteś optymistką, ale... Tak, wiem. Że tak trudno mi uwierzyć, że ktoś mówi, tak ma być i tak będzie. Ale wiem, że są takie rodziny, gdzie jedno się ustali. Mam siostrę, tak. I o tym przewracaniu oczami mówię z doświadczenia, bo to ci opowiadam, że na pierwsze lub drugie urodziny któregoś z naszych dzieci poprosiliśmy o nieprzynoszenie prezentów. A była duża impreza i to było bardzo dziwne, ale na przykład jak teraz miałam urodziny okrągłe, to poprosiłam moich przyjaciół, też była znowu duża impreza, poprosiłam o nieprzynoszenie prezentów, albo jeżeli chcą, to zdjęcie z naszych jakichś, mam bardzo mało zdjęć i poprosiłam o takie zdjęcie z naszych jakichś wcześniejszych czasów, albo coś niematerialnego. I powiem ci, że wzruszyłam się niesamowicie, bo wszystkie prezenty, które dostałam, można było tak położyć w takiej kopercie. Wiesz, i tam były zdjęcia, i tam był na przykład voucher na masaż, wiesz, takie coś. I myślisz, po kolejnym razie ludzie, którzy ci dobrze życzą, którzy cię kochają, którzy są ci bliscy, oni cię usłyszą. Wiesz, to wymaga czasu, to wymaga, wiesz, ale to... Dobra, a teraz wracamy do tych członków rodziny, którzy mogą być bardziej oporni. Komunikowanie, tym pierwszym krokiem, do którego ja zachęcam, to jest komunikowanie swoich wartości. No i przy każdej zmianie w ogóle komunikacja jest najważniejsza. Jak najbardziej. Po drugie, wdzięczność i jakby nie usztywnianie się na zasadzie, o Boże, bo ona mnie nigdy nie słyszy, tylko spróbowanie znalezienia tej przyczyny, dlaczego ta babcia, ciocia, dziadek, wujek kupują te prezenty. I jeżeli spróbujesz znaleźć tą przyczynę, właśnie ten brak czasu i tak dalej, to możesz po prostu straszelić jak igłą i rozsadzisz ten balon, tak? Może i nie, ale może ci się uda. A druga... Trzecia rzecz, do której ja zachęcam, to jest wskazanie zamiennika. Czyli na przykład, jeżeli oni przynoszą fury prezentów dla dzieciaków, słodycze, których na przykład, no nie wiem, nie chcesz faszerować swoich dzieciaków w święta czekoladą po korek, to wskaż im, co te dzieciaki lubią. Wskaż im na przykład, że jest, słuchaj, jeden zrzutkowy prezent na Lego. Oni o tym Lego marzą, jak nie wiem. Albo jeżeli nie chcesz uczestniczyć w zrzutkowym, bo chcesz coś od siebie, kup im coś małego z tych klocków, bo oni naprawdę o tym marzą, tak? Moja teściowa, która jest wielką fanką second handów i kupuje tam bardzo dużo różnych rzeczy, wskazanie jej, czego moje dzieciaki potrzebują w tym momencie, no co prawda kończy się 3 kurtkami, z których potem dalej oddajemy część, ale kończy się tym, że ona ma poczucie, że jest przydatna, kończy się, że ma przestrzeń do zrealizowania siebie jako babcia, wiesz, że jeżeli ona w ten sposób okazuje tą miłość jako... I kończy się rzeczami, których relatywnie te dzieciaki potrzebują. A to w ogóle niesamowite, że w jej mindsetie kupienie czegoś w second handzie dla dzieciaków jest okej, bo myślę, że dla wielu rodzin nie jest okej. Wiem. Ale akurat ona tak ma. Ona wyrasta z bardzo takiego oszczędnego nastawienia, ale równocześnie, zobacz, oszczędność jakby nominalna, wiesz, wydatek, to nie wiem, cena za zakupy w second handzie, ale ilość. Wiesz? I czasami to są torby rzeczy. Okay. Także wskazanie jej tego, co... Już nie ma co walczyć, wiesz? Już nie ma co się złościć, bo to tylko odcina jej tą platformę do tego, żeby ona wyrażała swoją miłość do wnuków. Nie znajduje innego języka, więc nakierowanie na sposób jest dużo lepsze. To teraz dalej. Są te święta, choinka, różne postacie przynoszą dzieciom prezenty. Jeden Mikołaj, inny aniołek, gwiazdor też przynosi. Tak. No i co robić z nieudanymi prezentami? I tu dochodzimy i tutaj będzie kontrowersyjny temat trochę. Wiele osób znowu... Ja mam wrażenie, że dzisiaj będą wszyscy... Oddawać i mówić nie, dziękuję. Porozmawiamy w ogóle o idei prezentów. Prezent jest wtedy, kiedy ja ci coś przynoszę, wręczam ci, ty mówisz dziękuję. Tak. I ja wtedy tracę totalnie kontrolę nad tym, co ty z tym robisz. Ja ci to dałam. I możesz zrobić z tym, co chcesz. Nie możesz. W Polsce jest takie, i to nie tylko w Polsce, ale musisz to trzymać. Nie możesz tego nikomu oddać. Ja wiem, ale oprócz tego, że mieszkamy w Polsce, to są pewne zasady, w które my wierzymy i mamy prawo określać te zasady w naszym domu na przykład, wiesz? I wiem po tej społeczności instagramowej, z którą jestem, że ten temat prezentów i w ogóle tego obciążenia, że ktoś ci coś dał, jest w ogóle bardzo trudny. Natomiast jeżeli uświadomimy sobie tą ideę prezentu, że masz prawo dysponować czymś, co dostałeś, to myślę, że to jest bardzo uwalniające. Bo sposobów, co z tym zrobić dalej, jest bardzo dużo. Możesz to oczywiście sprzedać. Możesz to, co dla wielu osób po prostu jest zawałem, że jak to mogę sprzedać prezent, który dostałem? No właśnie. No możesz. Tak? Możesz go podarować na przykład komuś, jeżeli... Boże, bym chciał mieć ten głos w głowie, a nie ten wcześniejszy. Możesz podarować to komuś, komu się jeszcze przyda. Wtedy masz poczucie, że ty dostałeś i nie chcesz czerpać zysków z czegoś, co po prostu dostałeś w prezencie. Podaruj to panu. Jest tak dużo w tej chwili alternatywnych obiegów rzeczy. Wiem, że z Magdą Piotrowską rozmawiałeś o dzielni. Tak. I na Facebooku można oddać, i na Vinted można oddać, i na OLX-ie. Tych form oddania jest bardzo dużo. Tutaj też pewnie porozmawiamy kiedyś o w ogóle oddawaniu takim z głową, żeby wiesz, nie tylko zwalniać siebie albo nie poprawiać sobie samopoczucia, tak żeby naprawdę komuś pomóc. I oddajemy rzeczy w stanie, w którym sami byśmy chcieli oddać, więc tutaj proszę zostawmy. Byłem wolontariuszem w free shopie, jak wybuchła wojna w Ukrainie i widziałem, co niektórzy ludzie przynoszą. Ja nie byłam wolontariuszką, ale słyszałam rozmowę z gościem, który chyba w Katowicach prowadził taki oddział i on powiedział, i coś co mnie zmroziło, że mniej więcej tam 10-15%, pewnie ty potwierdzisz albo zaprzeczysz tym moim danym, że tam z 10-15% to były rzeczy nowe albo rzeczy z metkami. Takie po prostu bierzesz i jest igła. Dalej kilkanaście procent to były rzeczy, tak około 20 chyba, że bardzo, naprawdę, nie wiem, widać lekkie ślady użytkowania, ale absolutnie nadają się do użytku. A cała reszta to były albo rzeczy bardzo zniszczone, brudne, dziurawe, albo bzdury. Jak ja usłyszałam, że takie onesie, wiesz, takie karnawałowe historie, po prostu... Ludzie po prostu opróżnili sobie szafy przy okazji i tyle, bo to było proste wtedy. Ale dobrze, to już to zostawmy. To następną rozmowę, masz rację. Za chwilę po prostu ja zdominuję cały twój podcast. Świetnie, o to chodziło. Pyta o klimat i siedzi tu jeszcze Agnieszka. Nie. Mamy dużo pomysłów na spin-offy. Tak się będzie nazywał. Więc mamy dużo możliwości przekazania dalej tych prezentów, tak? Jeżeli my tego nie chcemy zatrzymać, nie jest to nam potrzebne i tak dalej. I teraz są takie sytuacje, kiedy na przykład dostaliśmy coś od babci, coś sentymentalnego, coś, co naprawdę czujemy bardzo duży wstyd, albo takie przeczuwamy kłopoty rodzinne i tak dalej. I ja wiem, że to może być nie najbardziej prawomyślne na świecie, ale w takich sytuacjach ja zachęcam do kłamstwa. Albo przetrzymania tego po prostu w szafce, albo powiedzenia, że to się zniszczyło. Bo to nie chodzi o to, żeby nasze wartości wywoływały ranę u kogoś innego. Że... Wiesz, co chodzi, że nie chodzi o to, żebym ja teraz namawiała wszystkich, żeby byli wojującymi minimalistami, wytykali komuś, że ma za dużo, albo wytykali, że o Jezu, dałeś mi prezent, a ja to wywaliłam. Widzisz? Czujesz się źle z tym. Nie, to nie chodzi o to, żeby nasze wartości wprowadzały jakiś problemy w rodzinie, kiedy wiemy, że ktoś już, czujemy, że ktoś nie zaakceptuje tego co my robimy, więc wtedy namawiam do tego, żeby albo zrobić sobie takie pudło na takie różne dziwne rzeczy, które raz na jakiś czas, jak nie wiem, teściowa przyjeżdża i wiemy, że ona będzie sprawdzać, że ona będzie punktować. Nie chcemy z nią wojny. Wiemy, że zrobilibyśmy jej tylko wielką przykrość. To w tych konkretnych wypadkach proponuję, żeby to zachować, albo w pewnym momencie stłuc. Albo, że po prostu oddać i powiedzieć, że się stłukło. Nie myślę, że w takich przypadkach powiesz, że trzeba kupić teściowe jako doświadczenie, zaproszenie na pierwsze spotkanie na terapii i przepracować. No to więc widzisz, no właśnie, to znowu jest coś takiego, że nie zmienimy kogoś, kto nie chce. To jest moim zdaniem tylko i wyłącznie nasza własna podróż i ale możemy jak ktoś lubi podkręcić atmosferę przy stole bożonarodzeniowym, wigilijnym i wiesz, wujek tam wrzuca jakieś tematy polityczne, to ty w tym momencie wyciągasz jedziesz, minimalizm i jedziesz. I komentujesz to wszystko, co zostało tam wręczone przy choince. Widelcem robisz taki mic drop. Nie? Tak, ja to sobie wyobrażam. No dobrze, musimy kończyć naszą rozmowę, ale nie padło tutaj słowo, które musi paść w tym kontekście, czyli decluttering. Tak. Myślę, że część ludzi zgrzyta ludziom między zębami, tak, bo to jest taki angielski termin, amerykański w ogóle chyba się. No ale to declutter, no to jest bajzel, taki nadmiar. No to jest odgracanie, ale w Polsce w takim tłumaczeniu sugeruje, że żyjesz pośród gratów. No nie? I to ma takie od razu pejoratywne znaczenie. Tak. A ja bym powiedziała, że decluttering jest w ogóle oczyszczaniem. Wiesz? I to jest takie wyzwalanie się, uwalnianie się od nadmiaru rzeczy. I to ma... Zachęcam każdego, żeby w jakimś swoim, może nawet niewielkim obszarze tego doświadczył, jak lżej się człowiek czuje, jak ma mniej rzeczy, ma mniej przydasiów, ma mniej takich durnostojek, ma mniej rzeczy, które wiszą takimi wyrzutami sumienia. Wiele osób mówi, że na przykład odświeżenie szafy w ten sposób na nich działa, ale to dotyczy każdej kategorii. Księgozbioru, wiesz, kuchni, kosmetyków. Jak przejdź sobie po domu i każdej jednej kategorii może. Potem jak już pozbędziemy się takich fizycznych przedmiotów, to ta zmiana, powiem ci, że jest tak głęboka, że wiele osób przechodzi od oczyszczania się z... Taki cyfrowy decluttering robi? Wiesz, to są te newslettery, uporządkowanie przestrzeni cyfrowej. Cyfrowy decluttering. Tak, mówmy się na rozmowę na ten temat. Cudowne, no. Powiem ci, że to dalej często prowadzi do weryfikacji również relacji. Są na przykład, uwalniasz się od tego, co ci po prostu nie służy. I masz, tu nie chodzi o skreślanie znajomych, którzy wiesz, nie są w minimalizmie tak jak ty, ale widzisz, że na przykład masz osoby, które zachęcają cię do zakupów czy wydatków, na które ty nie chcesz albo nie możesz sobie pozwolić. A znalazłeś się w takim punkcie, że czujesz, że chciałbyś tam gdzieś z nimi biec, ale to nie działa. Więc... No. Jezu, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo jeszcze mam tyle pytań do zadania, a tak naprawdę musimy już kończyć. A zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś, bo rzeczywiście, że ta zmiana może być holistyczna, całkowicie w to wierzę, a że ktoś miał taką refleksję po takim odgruzowywaniu czy oczyszczaniu, że kurczę, no fajnie, że to zrobiłem, fajnie, że tutaj przechodzę troszkę tak w tę minimalistyczną stronę, ale pracuję na przykład w marketingu w dużej firmie i tak naprawdę zawodowo to ja zachęcam ludzi do kupowania jakichś niepotrzebnych rzeczy i że może tu też jest potrzebna zmiana. Ja ci przyznam, że ja miałam przez jakiś czas taką refleksję, bo ja pracowałam nie tyle w marketingu, ale w komunikacji i do kanałów telewizyjnych, więc tam nie było aż tak sprzedaży produktów, ale w momencie, kiedy zaczęłam się bardziej interesować minimalizmem i zderzeniem z prawdziwymi potrzebami, pojawiło mi się bardzo, bardzo dużo refleksji na temat istoty marketingu, istoty komunikacji, takiej wspierania komercyjnego różnych projektów, więc tak dużo refleksji wychodzących poza szufladę wstydu, czy minimalizm w domu, czy odgracanie w domu wychodzi. Spotykam się z osobami, które mówią, że na przykład zmieniły całe swoje życie. Słuchaj, napisała kiedyś do mnie dziewczyna, która powiedziała, że zaczęło się u niej, może to zabrzmi troszkę trywialnie, ale zaczęło się od szuflady wstydu, a skończyło się na rozwodzie. Ponieważ uwolniła się, ponieważ powiedziała, że poczuła taką samodzielność działania, wiesz, poczuła tą aktywność w sobie i że może robić. I nagle zobaczyła, że tkwi w domu, który jej nie służy, w relacji, której jej nie służy i skończyło się na tym, że stwierdziła, że ona chce iść sama. No nie zachęcam nikogo tutaj do rozwodu. Dlatego się uśmiechnąłem i dlatego zaśmiałem na głos, bo nie śmieję się zupełnie z tej sytuacji. Tak. To super, że do tego doszło i super, że ktoś się decyduje i ma tę refleksję, że jednak relacja, w której jest, mu nie służy. To super, ale sobie kurczę myślę... Zobacz, jak od tego do tego. Chodzi o to, że decluttering, zaczynamy rozmawiać o rzeczach. Rzeczy to jest tylko początek rozmowy, a to jest zderzenie z tym, czego ty potrzebujesz, jakie są twoje wartości, czego w ogóle chcesz. Wiem, że to brzmi właśnie jako takie szumne juju, wiesz, psychologiczne, ale naprawdę, takie mambo jumbo, ale naprawdę naprawdę to jest zderzenie z tym, o co ci w ogóle w życiu chodzi, wiesz? Co chcesz trzymać, gdzie są inni ludzie i ich wartości, a gdzie są twoje. I naprawdę wnioski, które ktoś może wyciągnąć z tych zmian, są naprawdę daleko idące. No to wszystkim życzymy w takim razie spokojnych przygotowań przedświątecznych, mało czasu na zakupach, zakupy spożywcze osobny temat zupełnie, tak, ale też można je bardzo ograniczyć. Ten stół się nie musi uginać, nie tak musi, jak i gałęzie choinki nie muszą się unosić z powodu ilości prezentów pod nią. Tak. Agnieszka Krakós-Gorący z Prostej Organizacji, autorka książki, podcastu, e-booka, bloga. No co, ale to fajne, nie? Ale widzę, że masz coś takiego, ja też coś takiego mam, jak ktoś czasem mnie przedstawia i mówię, nie, już przestań, to już nieważne. To już nieważne. Skrępowanie. Jest trochę takie skrępowanie, nie? Czy w naszym pokoleniu. W ogóle na osobną rozmowę jest jeszcze to, jak to się zmienia między pokoleniami, bo mówiliśmy o pokoleniach starszych, a jak to jest na przykład z Gen Z, nie? Tak, to jest ogromny temat. No. W ogóle preferencje zakupowe i w ogóle też temat rozmawiania o pokoleniach i o generacji. Wiesz, kiedy na przykład w jednej właśnie pokoleniu starszym masz zarówno osoby, które żyją jeszcze bardzo oszczędnie, ale takie, które nareszcie mogą zrealizować wszystkie swoje potrzeby zakupowe wobec na przykład wnuków, to, czego nie mogli dostarczyć swoim dzieciom. To są w ogóle, to jest gigantyczna rozmowa, naprawdę. Agnieszka Krakós-Gorący, obserwujcie ją w takim razie na Instagramie. Dzięki bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Żyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.